Dobry wieczór Państwu. Serdecznie Państwa witam na 38. części z serii Bóg zachowa swoich. Czy Bóg zachowa swoich? Dzisiejsza 38. część dotyczy takiego wyrażenia tym bardziej teraz. Tym bardziej teraz. O co tu chodzi? W Rzymian 5 rozdział. Mamy od 6 do 11 wersetu opisane, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I tam apostoł Paweł używa takiego sformułowania, tym bardziej teraz. Skoro Chrystusa wydał za nas, kiedy byliśmy mu wrogami, to teraz, gdy jesteśmy przyjaciółmi, tym bardziej teraz będzie bezpieczne nasze zbawienie i ono jest nieutracalne. Jest nieutracalne, bo jest całkowicie oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Zatem przeczytam Słowo Boże z 5 rozdziału listu do Rzymian od 5 wersetu do 11. Nadzieja zaś nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego. Może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Bóg natomiast dowodzi swojej miłości względem nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej teraz. Właśnie o to mi chodzi z 9 wersetu. Tym bardziej teraz jesteśmy pewni, że zbawienie jest nieutracalne, bo tym bardziej teraz usprawiedliwieni Jego krwią zostaniemy przez Niego uratowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej jako pojednani zostaniemy uratowani przez Jego życie. Lecz nie tylko to. Chlubimy się też w Bogu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. Czyli widać wyraźnie. Tym bardziej teraz. Tym bardziej teraz możemy być pewni, że zbawienie jest nieutracalne, skoro przedtem, gdy byliśmy wrogami Bożymi, Chrystus za nas umarł. I to jest bardziej niż pewne, że tym bardziej teraz możemy się radować tym, że zbawienie jest nieutracalne. Mam nadzieję, że już zauważyliście, jaki nacisk jest położony na śmierć Pana Jezusa Chrystusa, gdy jest mowa o naszym zbawieniu. Kim jesteśmy teraz przed Bogiem, opiera się tylko i wyłącznie na dziele z Golgoty. Na dziele z Kalwarii. Nam pozostaje jedynie dziękowanie Bogu, dziękczynienie. Tak, my chlubimy się też przed Bogiem, dawcą wszelkich darów, których nie zatrzymał On dla siebie i Bóg nie zatrzymał tego, co miał najcenniejsze, czyli swojego własnego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, lecz w Nim darował nam wszystko. To jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli i nie dali się zwodzić przeróżnym obcym naukom. Wielu nie rozumie tego faktu przez to, że na przykład próbują w sposób nieuprawniony nadużywać niektórych miejsc ze Słowa Bożego, których nie rozumieją, na przykład z listów Pawła albo z listu Jakuba. I na przykład Jakuba drugi rozdział już rozważaliśmy dwie części temu, ale tam właśnie w drugim rozdziale jest tak wiele takich fragmentów, które ludzie wyrywają niestety z kontekstu, nie biorą całego drugiego rozdziału Jakuba, tylko biorą kawałki. I na przykład także i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Albo rzecze, kto ty masz wiarę, a ja mam uczynki, ukaż mi wiarę twoją bez uczynków twoich, a ja tobie ukażę wiarę moją z uczynków moich. A widzicie, iż człowiek
z uczynków usprawiedliwiony bywa, a nie z wiary tylko. Albowiem jako ciało bez duszy jest martwe, tak i wiara bez uczynków martwa jest. I te fragmenty są bardzo ważne, bo one są centralnym punktem nauki Nowego Testamentu, podkreślającym biblijną zasadę, że prawdziwe odrodzenie manifestowane jest owocami Ducha Świętego, owocami warg i owocami czyniącymi pokój, tak? Owoc pokoju jest zasiewany przez tych, którzy pokój czynią. I owoc sprawiedliwości, przepraszam, owoc sprawiedliwości jest zasiewany przez tych, którzy pokój czynią. Więc tutaj wyraźnie Jakub podkreśla uczynki życia. Jeśli ktoś jest naprawdę narodzony na nowo, jest narodzonym na nowo dzieckiem Bożym, to jeżeli nie mamy jakichś szczególnych, konkretnych ograniczeń wynikających z szczególnych Bożych zleceń wobec tej konkretnej osoby, czy też specyficznych warunków jakichś, tak jak widzieliśmy u Łotra na krzyżu, gdy był solidnie przybity do krzyża i zaraz miał zejść z tego świata, więc nie było jak poczekać na jego rozwój duchowy wynikający z narodzenia na nowo. On się na nowo narodził, ale nie było widać tych efektów. Czy też specyficzny okres, jaki miał na przykład Samson, który był narodzony na nowo, ale w jego życiu nie było widać tychże uczynków. Nie było widać owoców, nie było widać owoców dobrych w każdym dobrym uczynku. Więc owoce są dla Boga, uczynki są, no można powiedzieć, dla ludzi. Więc to, jak widzą ludzie, tak piszą, tak? I tutaj mamy wyraźnie na to wskazane przez Jakuba. Jeśli ktoś jest naprawdę narodzony na nowo, narodzonym na nowo dzieckiem Bożym, będzie prędzej czy później coś widać. Będzie inaczej świecił, bo jesteśmy jak światła na świecie. I będzie widocznych czasem mało, czasem dużo, czasem bardzo dużo dowodów w życiu zewnętrznym takiej osoby. Jest wręcz niemożliwe ukryć wspaniałą przemianę, jaką łaska Boża wnosi w życie grzesznika. I to nie da się ukryć miasta leżącego na górze. To jest po prostu niemożliwe. Niemożliwe jest schować świecy pod łóżko, bo dokona pożaru. Więc tak samo jest z narodzonym na nowo człowiekiem. Nie możesz oczekiwać tego, że nie będzie nic widać, bo to będzie błędne oczekiwanie. Podczas gdy inne fragmenty ze Słowa Bożego podkreślają, że jedynie wiara jest Bożym wymaganiem do zbawienia, to ten fragment z drugiego rozdziału Jakuba podkreśla konieczność dobrych uczynków życia, tak? Czyli uczynki życia takie jak u Rahab, takie jak u Abrahama. One nie są obiektywnie przez ludzi humanistycznie nastawionych oceniane jako dobre, bo przecież Abrahama dobry uczynek to było ofiarowanie swego syna Bogu. Spytajcie jakiegoś moralnego ateistę, czy to był dobry uczynek. Zaraz wam powie, że w żadnym wypadku nie. Albo Rahab. Ona ukryła wywiadowców i puściła ich inną drogą. No, więc byłoby to przez ateistów moralnych traktowane jako no, zdrada państwa, tak? A to Jakub podaje jako przykład takich uczynków życia. I te uczynki życia, a nie prawe uczynki, tylko uczynki życia, są jako taki dowód wewnętrzny dla mnie, jeżeli ja takie rzeczy sam w sobie widzę, a widzę też, że nie posadziłem tego, czyli to Duch Święty musiał być tym, który te uczynki sprowokował przez jego wpływ, jeśli nie był gaszony, tak? Więc teraz jest to pewnego rodzaju pociecha, gdy ją w swoim życiu widzimy. A więc mamy świadectwo w Słowie Bożym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, bo uwierzyliśmy w Pana Jezusa, ale oprócz tego widzimy również jakieś zmiany w swoim życiu i te zmiany oceniamy jako te, które nie mogą pochodzić z
ciała, tylko są ewidentnie działaniem Ducha Świętego. Natomiast jak takich uczynków nie dostrzegamy, to też nie możemy w żaden sposób na nich się, na tym braku opierać, jeżeli wierzymy, że Pan Jezus Chrystus jest tym, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, i że uznaliśmy się przed Bogiem jako grzesznicy i korzystamy z tego, że Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty zamiast nas. Więc wtedy opieram się tylko i wyłącznie na Golgocie. Te dodatkowe elementy są jedynie taką pociechą, takimi kwiatuszkami na pustyni. I tutaj te uczynki życia są takim dodatkowym wsparciem, dowodem autentyczności wiary. One występują. Innymi słowy, są to dwie strony tej samej prawdy, dwie strony tego samego medalu. Wiara potrzebna przed Bogiem, a efektem tego są uczynki życia, również widziane przed Bogiem. Czyli to Bóg widział, ale też ci, którzy byli ochronieni przez Rahab, też to widzieli i docenili, tak? Więc zostali ukryci wywiadowcy i wiedzieli o tym, że zostali ukryci. Jednak i ten fragment z Jakuba, drugi rozdział, nie daje podstaw, aby sądzić, że w pewnych sytuacjach wierzący nie ma pewności. Kiedy brak jest dowodów w postaci dobrych uczynków życia, czyli w postaci uczynków życia, nie prawych uczynków, tylko uczynków życia, to jedyny wniosek, jaki można wyciągnąć, to ten, że osoba, której to dotyczy, nie ma dowodów zewnętrznych na zbawienie, tak? Więc prawdziwa wiara zawsze prowadzi do owoców przynoszonych dla Boga, choćby tak jak u Łotra na krzyżu były to owoce w postaci owoc warg wyznawających: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Tak więc nie może być tak, że nie ma żadnych objawów nowego życia, jeżeli to życie trochę trwa. I te zmiany mogą być niezbyt duże, ale one prędzej czy później są normalną koleją rzeczy. I dlatego jest ważne, żeby rozumieć, jakiego rodzaju uczynki życia są brane pod uwagę. Bo jest to kluczowa sprawa, której nie da się z niczym pomylić. Czyli jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę tą realność wiary, która jest udowodniona przez uczynki z wiary, no to w Jakuba 14 werset, ja może przeczytam te wersety, bo to tak trochę na sucho, zaocznie teraz byłoby, gdybyśmy do nich nie zajrzeli. Jakuba, drugi rozdział. Od 14 wersetu. Co za pożytek, moi bracia, jeżeli ktoś mówi, że ma wiarę, lecz nie ma uczynków. Czy wiara jest w stanie go zbawić? Jeśli brat albo siostra są nadzy i pozbawieni są codziennego pożywienia, a ktoś spośród was im powie: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, nie zaspokajając jednak potrzeby ich ciała, jaki z tego pożytek? Taki wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z moich uczynków. Czyli 18 werset. Lecz powie ktoś: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie czynisz.
Demony również wierzą i drżą. Chcesz zaś poznać, pusty człowieku, że wiara bez uczynków jest bezużyteczna? Czyż Abraham, nasz ojciec, nie z uczynków został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i z uczynków wiara została uczyniona doskonałą. I wypełniło się pismo, które mówi: Abraham zaś uwierzył Bogu i zostało mu to policzone jako sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. A podobnie i Rahab, nierządnica, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Czyli widzimy jednoznacznie. I jeszcze może z pierwszego rozdziału Jakuba. Jeśli ktoś sądzi, że jest religijny, nie powściągając swego języka, lecz oszukując swoje serce, tego religijność jest bezużyteczna. Religijność czysta i nieskazitelna u Boga i Ojca jest tym, troszczyć się o sieroty i wdowy w ich ucisku i pozostawać niesplamionym przez świat. Czyli prawdziwą religią przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom i zachowywać siebie nieskalanym przez świat. Tak mówi Słowo Boże w liście Jakuba. Więc jest to bardzo ważne, żeby rozumieć, że prawdziwa religia jest z trzech elementów złożona. Nieść pomoc sierotom, nieść pomoc wdowom w ich ucisku i pozostawiać siebie samego niesplamionym przez świat. Więc teraz ten 14 werset. Co za pożytek, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, lecz nie ma uczynków. Czy wiara jest w stanie go zbawić? Słowa człowieka testowane są przez jego czyny. Człowiek może powiedzieć, że ma wiarę, ale samo wypowiedzenie tych słów nie przyniesie owoców, chyba że towarzyszyć będą temu uczynki, które potwierdzą realność jego wiary. I werset 15 do 17. Jeśli brat albo siostra są nadzy i pozbawieni są codziennego pożywienia, a ktoś spośród was im powie: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, nie zaspokajając jednak potrzeby ich ciała, jaki z tego pożytek? Taki wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Nikt chyba nie wyobraża sobie, że przez zwrócenie się do kogoś potrzebującego odejdź w pokoju, tak jak tutaj mówi Jakub. Ogrzej się i nasyć, a nie uczynienie niczego więcej zostaną zaspokojone potrzeby tej osoby. Słowa, choćby najbardziej szczere, będą bezowocne i bezwartościowe, jeśli nie zostaną poparte uczynkami. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie, mówi werset 17. Werset 18. Lecz powie ktoś: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z moich uczynków. Uczynki są dla ludzi dowodem naszej wiary. Nie możemy zobaczyć wiary, żeby uwierzyć w jej istnienie. Ktoś może powiedzieć: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Albo chlubisz się swoją wiarą, ale jesteś słaby w uczynkach. Jeżeli masz wiarę, pokaż mi ją. I jak chcesz mi pokazać swoją wiarę bez uczynków, ja mogę pokazać ci swoją wiarę poprzez uczynki. Albo tak jak mówi Paweł, apostoł, żeby twoje postępy były widoczne wobec wszystkich. Tak, jeżeli faktycznie masz postępy w wierze, to powinni to widzieć wszyscy, nie tylko wierzący, ale również niewierzący. Kiedyś był urząd starszego i kiedy on był w pierwszym wieku, jeszcze przed odejściem apostoła Pawła i
wtedy było tak, że ten kandydat na starszego albo na biskupa, bo to jest zamiennie używany ten termin, więc kandydat na starszego, na biskupa miał się cieszyć dobrym imieniem również u tych, którzy do nas nie należą. Czyli nie tylko miał mieć dobrą opinię wśród ludzi chodzących do danego zboru albo do innych zborów, musiał być takim człowiekiem, który ma bardzo dobre imię bez zarzutu u tych, którzy byli spoza zboru. Czyli było to możliwe jeszcze przed rozbiciem chrześcijaństwa, jak chrześcijaństwo było jednolite, bo dzisiaj oczywiście biskup jednej grupy, kandydat na biskupa jednej grupy od razu jest negatywnie oceniany przez tych, którzy do niego nie należą, jeśli należą do innej grupy, a więc nie może być biskupem, bo gdyby miał być biskupem, to musiałby cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do tej grupy nie należą. Takiego człowieka dzisiaj nie ma, bo nie ma dzisiaj kleru, nie ma dzisiaj starszych. Więc tak mówi Słowo Boże. I teraz wersety 19 i 20. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Pięknie czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz zaś poznać, pusty człowieku, że wiara bez uczynków jest bezużyteczna? Więc można wyznawać coś i wierzyć w to. I może to być rzeczywiście prawdą. Żydzi wierzyli, że Bóg jest jeden. To prawda. Demony także temu wierzą. Tutaj jest powiedziane, że wierzą temu demony. Demony także temu wierzą, dlatego się lękają. Ale to nie powoduje, że wierzą w Boga, że wierzą Bogu. Tak też i człowiek może wierzyć w to, co jest prawdą o Bogu. Może dobrze znać fakty, które są faktycznie rzeczywiste i oparte w Słowie Bożym, że dobrze to rozumie i wyznaje, ale nie mieć wiary w Boga. Wiara jest następstwem nowej natury, wynikającej z narodzenia na nowo, która ufa Bogu i pokazuje ją przez uczynki, przez owoce. Przez owoce w każdym dobrym uczynku. Tak więc człowiek, który mówi, że ma wiarę, ale nie ma uczynków, pokazuje, że jego wiara jest w rzeczywistości martwym, bezużytecznym wyznaniem. Tak jest w wielu kręgach tak zwanych chrześcijańskich, w których zachowuje się wiele faktycznych prawd, wykonuje się wiele tak zwanych dobrych uczynków, ale nie ma tam wiary, która przyciąga wierzących do bliskiej i osobistej relacji z Panem Jezusem Chrystusem. Nie znają Chrystusa, robią te wszystkie rzeczy na zasadzie takiego wyuczenia, przepis za przepisem, trochę tu, trochę tam. Werset 21. Czyż Abraham, nasz ojciec, nie z uczynków został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka? Apostoł przytacza dwa przykłady ze Starego Testamentu, już to sygnalizowałem. I to są właśnie takie przykłady jak Hagar i Abraham. I te dwa przykłady ze Starego Testamentu, aby pokazać, że wiara, którą Bóg daje swemu ludowi, skutkuje uczynkami mającymi wyjątkowy charakter. Są one uczynkami z wiary, uczynkami życia, wynikającymi z tego, że ten, kto je czyni, ma życie, a nie po prostu dobrymi uczynkami albo prawymi uczynkami, jak to mówią ludzie. Po pierwsze, apostoł mówi o Abrahamie, który został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, czyli próbował zabić swojego syna. Tym czynem dowiódł, że zupełnie ufa Bogu, gdyż wierzył, że Bóg może działać w całkowicie inny, nieznany dotąd sposób, że Bóg może wskrzesić Izaaka. I werset 22. Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i z uczynków wiara została uczyniona doskonałą? Widzimy tutaj, że nie tylko uczynki, ale i wiarę przemawiającą przez te uczynki mamy tu zilustrowaną. Zrozumiałe jest, że gdy apostoł
mówi o uczynkach potwierdzających naszą wiarę, nie ma na myśli tak zwanych dobrych uczynków, które mogą być skutkiem naszej uprzejmości, dobroci, ale takie, które wypływają z wiary, przez nie wiara staje się doskonała. Z jednej strony apostoł zwraca uwagę na uczynki będące testem wiary przed ludźmi, a z drugiej na wiarę będącą testem naszych uczynków. Werset 24. Widzicie, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Jest więc oczywiste, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Jest też oczywiste, jasne, że apostoł nie mówi tutaj o usprawiedliwieniu przed Bogiem poprzez odkupienie naszych grzechów, ale o usprawiedliwieniu, które mogą zobaczyć inni. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi o usprawiedliwieniu przed Bogiem, na przykład Rzymian 4, rozdział 2, werset. Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Rzymian 4, rozdział 2, werset. Z kolei Jakub mówi o usprawiedliwieniu przed ludźmi i pyta, czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków? W rezultacie został nazwany przyjacielem Boga. I wersety 25-26. A podobnie i Rahab, nierządnica, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. W historii Rahab widzimy inny zaskakujący przykład uczynków z wiary, czyli uczynków życia. Rahab była kobietą o złej reputacji i uczyniła coś, co można by uznać za zdradę kraju. Poprzez to udowodniła jednak, że wierzyła w Bogu, wierzyła w Boga i w to, że Izraelici byli przez Niego wybrani, a Jerycho zostało skazane na zagładę. Jerycho to było miasto, które ona zdradziła, miasto państwo. To w takich czasach tak było, że to były miasta państwa. Obydwa przykłady pokazują, że samo wyznawanie wiary niewiele nam mówi. Musi towarzyszyć temu wyznawaniu realność udowodniona uczynkami wiary. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. I w powyższych przypadkach uczynki udowadniają istnienie wiary w Boga, czyli Rahab i Abraham. Dlatego, że posiadają wyjątkowy charakter. W żadnym z tych przykładów nie są to czyny, które naturalny, niewierzący człowiek mógłby zaproponować i zaaprobować, zaakceptować. Przecież Abraham chciał zabić swojego syna. Natomiast Rahab pokazała swoje poddanie Bogu i, mówiąc po ludzku, zdradziła swój kraj. To nie są dobre, prawe uczynki, jak nazwaliby je ludzie. To nie są prawe uczynki według oceny ludzkiej. Jednak praktyczne życie chrześcijanina jest naznaczone dobrymi uczynkami życia, co apostoł pokazał, zachęcając wierzących do troszczenia się o sieroty i wdowy, ale też widzimy jednoznacznie tutaj, że prawdziwą religią, czystą i nieskazitelną u Boga i Ojca jest troszczyć się o sieroty i wdowy w ich ucisku i pozostawać niesplamionym przez świat, albo zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Ale uczynki życia, które potwierdzają wiarę, są tak przeciwne naturze człowieka, że poza wiarą zostałyby potępione przez każdego człowieka uważającego się za uczciwego. Przecież każdy uczciwy człowiek potępiłby staruszka idącego z młodym człowiekiem, którego zamierza zamordować i spalić. I każdy tak zwany uczciwy, niewierzący człowiek
gdyby usłyszał, że jakaś kobieta o złej reputacji zdradziła kraj, nigdy nie nazwałby tego dobrym uczynkiem. Widać jednoznacznie, że chrześcijanie nie mają być patriotami, jak to niektórzy zwodziciele próbują mówić. Rahab nie była patriotką. Rahab była zdrajczynią kraju i zostało jej to poczytane ku usprawiedliwieniu przed Bogiem. Więc jest to bardzo ważne, żeby to rozumieć. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, a nie jakiś kraj na ziemi, Polska, Rosja, Niemcy, żaden z tych krajów, które tu gdzieś funkcjonują, nie jest naszą ojczyzną. Nasza ojczyzna jest w niebie i mamy tylko i wyłącznie lojalność wobec naszej ojczyzny, a nie wobec ojczyzny któregoś z tych systemów tu na ziemi. Więc pod kierownictwem Bożej woli i poddaniu się jej wiara powoduje wykonywanie wyjątkowych uczynków życia, które tą wiarę potwierdzają. Więc w tym rozdziale drugim Jakuba nasza wiara w Pana Jezusa Chrystusa została przetestowana poprzez tego typu punkty, które pokazują nam, jaki jest nasz stosunek i stosunek naszej wiary do uczynków. I to jest kluczowa rzecz, żeby to rozumieć. Nie dać się sprowadzić z naszego mocnego stanowiska, że zbawienie jest nieutracalne z łaski, niezależne od uczynków. I dlatego niesłusznie niektórzy uważali, że pouczenia Jakuba są sprzeczne z nauką Pawła, na przykład z Rzymian 4 rozdział. W rzeczywistości każdy z tych dwóch apostołów ukazuje tę samą prawdę, ale z innej strony. Paweł pisze, że wiara wystarcza, aby być usprawiedliwionym przez Boga. Natomiast Jakub wyjaśnia, że uczynki życia są konieczne, aby ludzie i Bóg widzieli, że jesteśmy usprawiedliwieni. I to widać między innymi w Jakuba 2:24. Widzicie, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary, oraz pierwszy list Jana 3:10. Pierwszy list Jana 3:10. Po tym rozpoznaje się dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie kocha swojego brata. Uczynki nie są korzeniem, lecz konsekwencją życia będącego w drzewie, które pozwala nam ocenić stan tego drzewa, o czym czytamy w Mateusza 7 rozdział. Mateusza 7 rozdział od 16 wersetu. Poznacie ich po ich owocach, czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak, każde dobre drzewo wydaje piękne owoce, ale bezużyteczne drzewo wydaje złe owoce. Dobre drzewo nie jest w stanie wydawać złych owoców, ani bezużyteczne drzewo wydawać pięknych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje pięknego owocu, zostaje wycięte i rzucone w ogień. A zatem poznacie ich po ich owocach. Więc to jest bardzo ważne. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz ten, kto pełni wolę mojego Ojca w niebie. Co jest wolą Ojca? Wierzyć w tego, którego On posłał, czyli wierzyć w Pana Jezusa. I dalej, w tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie dokonywaliśmy wielu cudów? Wówczas wyznam im,
Nigdy was nie poznałem. Odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie rzeczy, do których nie dałem wam prawa. Czyli jednoznacznie widzimy. Nasza wiara może być widziana jedynie za pośrednictwem nośnika, jaki jest wymieniany w Słowie Bożym, czyli owoc warg wyznawających imię Pana Jezusa. Owoc sprawiedliwości zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Owoc Ducha Świętego, który jest opisany w Galacjan. Nasza wiara może być widziana jedynie właśnie przez owoce. Prądu elektrycznego także nie widać, lecz funkcjonowanie lampy lub silnika elektrycznego dowodzi tego, że płynie ten prąd w przewodach elektrycznych. Wiara jest aktywną zasadą, o czym mówi werset 22 tego drugiego rozdziału listu Jakuba. Jakuba 2:22. Jakuba 2:22. Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i z uczynków wiara została uczyniona doskonałą. Wiara jest aktywną zasadą i wewnętrzną energią, która wprawia w ruch serce wierzącego. Paweł i Jakub ilustrują przedstawione pouczenie tym samym przykładem, przykładem życia Abrahama, do którego Jakub dodaje jeszcze przykład Rahab. Według ludzkiej oceny Abraham był wyrodnym, złym ojcem, który chciał zabić własnego syna. Zaś Rahab, kobietą lekkich obyczajów, zdemoralizowaną, która zdradziła własny kraj, własny naród, własne miasto. Jedno i drugie postępowanie w świecie naraziłoby ich na szykany. Ich postępowanie może nie być zrozumiane przez ludzi, jednak było ono następstwem ich wiary, która sprawiła, że całkowicie poświęcili się Bogu. Może i ty kiedyś wyznałeś, że jesteś wierzący, czy jednak pokazujesz to swoimi postępami w wierze? Niech twoje postępy będą widoczne wobec wszystkich. I Rzymian 5 rozdział, 5 werset. Nadzieja zaś nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Nadzieja nie zawodzi. Jeśli mamy na coś nadzieję, a po pewnym czasie okazuje się, że dana rzecz nie nastąpi, nasza nadzieja zawodzi albo jest zawstydzona. Jednak nadzieja naszego zbawienia nigdy nie przyprawi nas o wstyd. Nigdy nie zawiedziemy się na Panu Jezusie. Nigdy nie zawiedziemy się ani nie dojdziemy do wniosku, że opieraliśmy się na fałszywej, zuchwałej ufności, zuchwałej pewności. Jak możemy być tego aż tak pewni? Bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Miłość Boża może oznaczać albo naszą miłość w stosunku do Boga, w stosunku do Niego, albo Jego miłość do nas, Boga miłość do nas, Bożą miłość do nas. W tym przypadku mowa jest o tym drugim znaczeniu, czyli miłość Boga do nas. Bo wersety od 6 do 20, którymi teraz będziemy się zajmować od 6 do 11, przedstawiają niektóre wielkie dowody Bożej miłości do nas. Stąd kontekst pokazuje, że chodzi raczej o miłość Bożą do nas. Duch Święty, jedyny prawdziwy Bóg, którym jest Duch Święty, który został nam dany w momencie, gdy uwierzyliśmy, wypełnia nasze serca wyrazami Bożej miłości, które przekonują nas, że On bezpiecznie zaprowadzi nas do nieba. Kiedy przyjmiesz Ducha Świętego, będziesz
wiedział, rozumiał, że Bóg cię miłuje. Nie chodzi tutaj o jakieś niewyraźne, mistyczne uczucie, że ktoś tam, gdzieś tam troszczy się o całą ludzkość, ale o głęboko zakorzenione pewność, pewne przekonanie, że Bóg, osobowy Bóg, kocha ciebie jako konkretną jednostkę, konkretną osobę. Piąty rozdział z Rzymian, szósty werset. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. To w tych wersetach od 6 do 20, ale my będziemy dzisiaj zajmować się do 11. Argumentacja apostoła Pawła przebiega po linii od mniejszego do większego. Według jego rozumowania przedstawionego w tym tekście, jeśli miłość Boga dotarła do nas, gdy byliśmy jeszcze jego bezbożnymi wrogami, przeciwnikami, o ile bardziej będzie on nas zachowywał teraz, kiedy do niego należymy. Dlatego tak, to prawda, Bóg zachowa swoich. Bóg zachowa swoich. Jest to oparte o doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu i na doskonałej osobie, która dokonała tego poświęcenia się, złożyła doskonałą ofiarę na krzyżu, doskonała osoba. Ta myśl wprowadza kolejne błogosławieństwo usprawiedliwienia. W Chrystusie posiadamy bezpieczeństwo. Tak, jesteśmy w pełni bezpieczni. Zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Wieczne bezpieczeństwo wierzących. Rozwijając ten temat, apostoł wprowadza pięć o wiele więcej. Czyli to, o czym dzisiaj mówimy, o wiele więcej. Po pierwsze, dziewiąty werset. Tym bardziej teraz usprawiedliwieni Jego krwią zostaniemy przez Niego uratowani od gniewu. Czyli o wiele więcej. Wyzwolenie od grzechu, od gniewu, przepraszam. Wyzwolenie od gniewu. Tak? Czyli tym bardziej teraz usprawiedliwieni Jego krwią zostaniemy przez Niego uratowani od gniewu, tak? Więc wiadomo, po pierwsze od gniewu Bożego, od sądu, piekła, ale też widać tutaj zapowiedź, że pochwycenie będzie przed uciskiem, przed gniewem, przed czasem gniewu. Nie będzie tak, żeby chrześcijanie przechodzili przez wielki ucisk, tylko jest wyraźnie powiedziane, że zanim zacznie się wielki ucisk, będziemy zabrani z tej ziemi. I teraz kolejna argumentacja z 10 wersetu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej jako pojednani zostaniemy uratowani przez Jego życie. Czyli o wiele więcej zachowania przez Jego zmartwychwstałe życie. Pan Jezus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Kolejny o wiele więcej mamy w 15 wersecie. Lecz nie tak, jak z upadkiem jest z darem łaski. O ile bowiem przez upadek jednego wielu umarło, tym bardziej łaska Boża i dar dzięki tej łasce jednego człowieka, Jezusa Chrystusa, zaobfitował względem wielu. Czyli mamy o wiele więcej wynikające z daru łaski. I kolejna argumentacja to jest 17 werset. Jeśli bowiem z powodu upadku jednego śmierć zapanowała przez jednego, o wiele bardziej ci, którzy przyjmują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, będą panować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Czyli tutaj w 17 wersecie jest to o wiele więcej wynikające z panowania w życiu wierzącego. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. I w 17 wersecie widzieliśmy o wiele więcej wynikające z panowania w życiu wierzącego. Teraz kolejne o wiele więcej mamy też w 20 wersecie. 20 werset pokazuje, że
Prawo natomiast weszło, aby zaobfitował upadek, a gdzie zaobfitował grzech, tam tym bardziej zaobfitowała łaska, czyli o wiele więcej wynikające z obfitującej łaski. I w wersetach 6 Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. 7 Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego, może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. I 8 Bóg natomiast dowodzi swojej miłości względem nas, przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Apostoł Paweł pokazuje, jacy byliśmy, słabi, bezbożni, grzeszni, gdy Chrystus za nas umarł. Jest to bardzo ważne, żeby to rozumieć. W dalszym ciągu, w wersetach 9 i 10, tym bardziej teraz, usprawiedliwieni Jego krwią, zostaniemy przez Niego uratowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej jako pojednani zostaniemy uratowani przez Jego życie. To tutaj widzimy, tak jak już wspominaliśmy wielokrotnie, że zostaniemy przez Niego uratowani od gniewu. Jest to wyraźna informacja, że chrześcijanie nie będą przechodzić przez czas gniewu, przez czas wielkiego ucisku, ale będą zabrani w pochwyceniu przed uciskiem. Więc ten werset tego jednoznacznie dowodzi. W wersetach 9 i 10 apostoł Paweł zwraca również uwagę na to, jacy jesteśmy teraz, czyli usprawiedliwieni krwią Chrystusa, pojednani Jego śmiercią przez Jego śmierć, a także zwraca apostoł Paweł na wynikającą z tych cech pewność tego, co Zbawiciel dla nas zrobi, to znaczy uratuje nas od gniewu przez swoje życie. Tak więc apostoł Paweł najpierw przypomina nam, że byliśmy słabi, bezradni i nie mogliśmy sami siebie uratować. Jednak w ustalonym wcześniej czasie Pan Jezus Chrystus przyszedł na naszą planetę, na ziemię i umarł za ludzi. I wbrew temu, czego można było oczekiwać, czego można było się spodziewać, nie umarł za tych dobrych, ale umarł za bezbożnych. Nie było w nas żadnej cnoty, nie było we mnie żadnej cnoty, nie było w tobie żadnej cnoty, nie było w nas żadnej doskonałości, nie było we mnie żadnej doskonałości, nie było w tobie żadnej doskonałości, która mogłaby nas przybliżyć do Boga. Byliśmy zupełnie niegodni, a jednak Chrystus umarł za nas, więc tym bardziej teraz jesteśmy nieutracalnie zbawieni, bo Chrystus umarł za nas. Jest to jednoznacznie powiązane. Więc werset 7. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego, może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Akt Bożej miłości był wyjątkowy. I nie może się z nim równać żadne wydarzenie z historii ludzkości. To jest po prostu niemożliwe. Życie przeciętnego, zwykłego człowieka wydaje się Bogu cenne i nie pomyślałby nawet o zmarnowaniu go dla jakiejś niegodnej tego osoby. Człowiek taki nie umarłby na przykład za mordercę, cudzołożnika albo gangstera. W rzeczywistości niechętnie umierałby nawet za sprawiedliwego, czyli osobę uczciwą i godną zaufania, ale na przykład nieszczególnie życzliwą. W takich krańcowych warunkach zgodziłby się może jakiś człowiek umrzeć za dobrego, kogoś uprzejmego, przyjacielskiego, kochającego i dającego się kochać. Tak jesteśmy po prostu nauczeni. 8 werset. Bóg natomiast dowodzi swojej miłości względem nas, przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Miłość Boga jest zupełnie nadzwyczajna, całkiem inna niż nasza ludzka,
Bóg okazał swoją cudowną miłość do nas, posyłając swojego umiłowanego, ukochanego Syna, aby za nas umarł, kiedy byliśmy jeszcze złymi grzesznikami. Jeżeli zapytamy, dlaczego to zrobił, odpowiedzi musimy szukać w suwerennej woli samego Boga, ponieważ w nas nie było nic dobrego, co mogłoby wywołać taką miłość. I 9 werset. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni Jego krwią, zostaniemy przez Niego uratowani od gniewu. Teraz istnieją inne warunki. Nie jesteśmy już uznawani za winnych grzeszników, za ogromną cenę krwi Zbawiciela przelanej dla nas na Golgocie zostaliśmy usprawiedliwieni. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Tak więc za ogromną cenę krwi Pana Jezusa Chrystusa przelanej na Golgocie za nas zostaliśmy uznani za usprawiedliwionych, za sprawiedliwych przed Bogiem. Skoro Bóg zapłacił tak wiele, aby nas usprawiedliwić, czyli uczynić takimi, którzy nigdy nie zgrzeszyli i nie zgrzeszą, podczas gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, to czy teraz tym bardziej nie uratuje nas przed gniewem? Teraz nie będzie tym bardziej chętny, żeby nas ratować? No więc argumentacja Słowa Bożego idzie w tym kierunku, że tym bardziej teraz będzie zachowywał nas przed gniewem. Skoro już zapłacił najwyższą cenę, żeby udzielić nam Jego łaski, czy w ogóle istnieje możliwość, aby pozwolił nam ostatecznie pójść do jeziora ognia i siarki i zginąć? Uratowanie od gniewu także oznacza wyratowani z gniewu, także oznacza zachowanie od jakiegokolwiek kontaktu z gniewem. I w tym miejscu jest taki grecki przyimek apo. I ma to również znaczenie drugie. Zachowanie od jakiegokolwiek kontaktu z gniewem Bożym, czy to teraz, czy w wieczności. Stąd wiemy, że pochwycenie jest przed uciskiem. Czyli Pan Jezus Chrystus przyjdzie i weźmie chrześcijan do siebie, do nieba, przed wielkim uciskiem. Na podstawie tego wersetu możemy być tego pewni. I 10 werset. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej jako pojednani zostaniemy uratowani przez Jego życie. Czyli widzimy 10 werset, wracając do tego, kim byliśmy i kim jesteśmy teraz, możemy to zrozumieć, że zbawienie jest nieutracalne. A więc wtedy, kiedy byliśmy jeszcze nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego. Kiedy byliśmy wrogami Boga i całkiem nas satysfakcjonował taki stan rzeczy, cieszyliśmy się z tego stanu rzeczy, pozostawieni sami sobie nie odczuwaliśmy żadnej potrzeby pojednania się z Bogiem. Pomyśl tylko, byłeś nieprzyjacielem Boga. Być może dalej nim jesteś, jeśli się jeszcze nie pojednałeś z Bogiem. Pomyślmy tylko, zbawieni byli nieprzyjaciółmi Boga, nieprzyjaciele Boga. Na szczęście Bóg nie miał takiego podejścia jak my. Zainteresował się, zainterweniował, okazując tym samym czystą łaskę i miłosierdzie. Zastępcza śmierć Chrystusa usunęła przyczynę naszej wrogości względem Boga, a mianowicie nasze grzechy. Bo Pan Jezus w 3 godzinach ciemności stał się grzechem za nas. Przez wiarę w Chrystusa zostaliśmy pojednani z Bogiem. Jeżeli Bóg tak drogo zapłacił za pojednanie z nami, czy kiedykolwiek wypuści nas ze swojej ręki? No nie, w żadnym wypadku. Jeżeli zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć, która jest po prostu
tożsama z kompletną słabością. Więc zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego? Czy nie zostaniemy zachowani do końca przez obecne życie Pana Jezusa, przez Jego życie po prawicy Boga? Zostaniemy zachowani. Zbawienie jest nieutracalne. Zbawienie jest z łaski, niezależne od uczynków grzesznika. Więc życie nieskończonej mocy Pana Jezusa, nieskończonej mocy. Jeżeli śmierć Pana Jezusa miała taką moc, że mogła nas uratować, zbawić, o ile większą moc, aby nas zachować, ma Jego życie. O wiele większą moc ma Jego życie. 5:11. Lecz nie tylko to. Chlubimy się też w Bogu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. I to jest właśnie ta szósta korzyść. Szósta korzyść wynikająca z usprawiedliwienia. Chlubimy się w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I nie tylko radujemy się darami, ale również samym dawcą, Panem Jezusem. Zanim otrzymaliśmy zbawienie, szukaliśmy szczęścia gdzie indziej. Teraz nie posiadamy się z radości, kiedy o Panu Jezusie pamiętamy i jesteśmy zasmuceni, kiedy o Nim zapominamy. Co wywołało w nas tę cudowną zmianę, która pozwala nam teraz znajdować zadowolenie w Bogu? Oczywiście dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak wszystkie inne nasze błogosławieństwa, tak i ta radość staje się naszym udziałem tylko przez Pana Jezusa. I ostatnia korzyść, o której dzisiaj warto wspomnieć, która wynika z tego tym bardziej, bo to tym bardziej ma 7 korzyści, to 7 korzyść, która przypadła usprawiedliwionym, czyli tym, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, jest ukryta w słowach: teraz dostąpiliśmy pojednania, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. 11. Pojednanie. Przez Pana Jezusa dostąpiliśmy pojednania. Pojednania. Staliśmy się jedno z Bogiem. Pojednanie oznacza, że staliśmy się jedno z Bogiem. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Więc dostąpiliśmy, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie, 11. 5. Rzymian. Pojednanie przywraca harmonię między Bogiem a człowiekiem przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, przez ofiarę naszego Zbawiciela. Pojawienie się grzechu wywołało awanturę, poróżnienie, kłótnie, wyobcowanie, wrogość pomiędzy człowiekiem a Bogiem, z winy człowieka oczywiście. Likwidując grzech, który jest przyczyną tego wyobcowania, Jezus Chrystus przywrócił tych, którzy w Niego wierzą, tych, którzy Jemu wierzą, do harmonii, do jednomyślności z Bogiem. I dlatego powinniśmy również przy tej okazji przypomnieć sobie, że Bóg nie potrzebował pojednania z człowiekiem, to człowiek potrzebował pojednania z Bogiem. Więc ponieważ to On był Bożym wrogiem, człowiek był Bożym wrogiem, to było konieczne pojednanie ze względu na nasze potrzeby i uzyskaliśmy je przez Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego możemy być pewni, że Bóg zachowa swoich, bo Bóg zbawił chrześcijan nieutracalnie. Zbawienie jest nieutracalne. Każdy narodzony na nowo chrześcijanin nigdy nie straci zbawienia, bo zbawienie jest nieutracalne, oparte o doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. I możemy być tego bardziej niż pewni. Mamy to zapewnione w Słowie Bożym i możemy się go trzymać, bo jest to po prostu fakt. Jeśli masz pytania dotyczące Słowa Bożego, pytaj w komentarzach pod filmami. Jeśli nie masz Nowego Testamentu, chętnie się z Tobą podzielę. Jeśli będę miał taką możliwość, daj mi informacje o tym, że potrzebujesz Nowego Testamentu, bezpłatnie Ci go wyślę, jeśli będę miał na stanie i będę miał środki do tego. Nigdy nie oczekuję żadnej zapłaty. Więc możesz do mnie napisać 739 089 088. To jest telefon
na który możesz wysłać SMS-em prośbę o to, żebym ci przesłał Nowy Testament bezpłatnie. Także możesz na e-maila wysłać czytaj.biblie@onet.pl albo na stacjonarny, tradycyjny adres czytaj@biblie.skrytka31-63500 Ostrzeszów. Zatem dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem. Zachęcam do tego, żebyście ufali Panu Jezusowi, który zbawia raz na zawsze. I możecie teraz też zaufać Mu. Uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony, tak mówi Słowo Boże. I to jest zawsze aktualne. Zachęcam zatem do obejrzenia następnego odcinka, 39, jeśli Bóg pozwoli, bo taki byłby następny odcinek z Bogiem. Czy Bóg zachowa swoich? Tak, Bóg zachowa swoich. Dlaczego Bóg zachowa swoich? Bo między innymi jest teraz o wiele więcej argumentów za tym, żeby nas zbawić, niż przedtem, zanim uwierzyliśmy, kiedy Chrystus umarł za nas, było mniej argumentów za naszym zbawieniem niż teraz, kiedy jesteśmy przez Niego uczynieni przyjaciółmi Boga. Zatem z Bogiem.